wczoraj, żeśmy się spotkały, że najbardziej pani żałuje, że tata nie doczekał się rehabilitacji, bo rehabilitacji doczekał się w roku 1990. Tak. No jest to smutne, bo właściwie nikt, nawet mamusia, ta zmarła w 1988 roku. Tatuś i mamusia, nikt się tej rehabilitacji nie doczekał. Czyli dla mnie to jest taka wielka satysfakcja, że doszło do tej rehabilitacji, że się pamięta o moim życiu. No ale z drugiej strony jest to bolesne i smutne dla mnie, że właśnie ci, którzy na to najbardziej zasłużyli, się tego nie doczekali. Czy uświadamiała sobie pani jako dziecko, że ma wyjątkowego ojca? No to znaczy tak, mój tatuś po tym roku wychodziło dużo jego książek. To znaczy Pochwała życia, Gwiazdy nad Beskidem. Nie, to chyba co rok, co dwa wychodziły książki i każdą książkę mam z dedykacją. Czyli jako dziecko już widziałam, że ten mój tatuś jest jakąś osobą. Ale mówiono, że panie, że spotykaliście się z pisarzami czeskimi. No tak. Ze Sławnym Podróżnikiem, z Zygmuntem Pancerką. Ci nawet odwiedzili nasz dom, nasze mieszkanie. Bo tatuś był od roku 52, był członkiem pisarzy, Związku Pisarzy, tak, w Republice Czechosłowackiej wtedy. No i było tam dużo takich znakomitych osobistości i ja mówię, niektórzy nas nawet w Cieszynie odwiedzili. Co było bardzo miłe. To piękne. Wczoraj pani pokazywała mi zdjęcie z ostatniego Gorola, w roku, kiedy pani ojciec zmarł. Jeszcze macie piękne zdjęcie na Gorolu, wczoraj widzieliście. Tak, jeszcze no nie wyglądało na to, żeby tatuś się rozchorował. Latem byliśmy nawet w Kowaczowej, w kąpielach termalnych. Tatuś z nami był, z moją rodziną. No i później byliśmy na Gorolu. No to było 16 sierpnia, a w grudniu już tatusia nie było, zmarł. Pani Danusiu, ostatnie pytanie. Które wiersze są pani bliskie? A nie mogę powiedzieć, które mi są bliskie. Mi są wszystkie bliskie, ale raczej tak bardziej odpowiadają, bardziej zaglądam raczej do tych wierszy takich bardziej romantycznych, lirycznych. Czyli to są Rozmowy z ciszą, Obuszkiem ciosem, Jaśmi nowe noce. Jak mówię, nie mam konkretnego wiersza. Wszystkie lubię czytać. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję.